Czy jesteś gotowy stanąć twarzą w twarz z jednym z najbardziej niepokojących, a zarazem przełomowych odkryć w historii chrześcijaństwa? Przygotuj się na podróż w głąb tajemnicy, która przez wieki ukrywała się przed oczami ludzkości. Dziś zagłębimy się w niezwykłą historię listu świętego Pawła, który do dziś budzi strach, zdumienie i fascynację. To dokument, który może odmienić wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o drodze do Damaszku i spotkaniu, które zmieniło bieg historii. Nie odwracaj wzroku, nie przerywaj oglądania. To, co zaraz usłyszysz, może na zawsze zmienić twoje postrzeganie rzeczywistości. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie „Jezu, Ty się tym zajmij”, „Jezu, ufam Tobie” lub „Niech Bóg ma nas w swojej opiece”. Dziękujemy. Zanim stał się apostołem narodów, był znanym i cenionym uczonym. Saul z Tarsu. Wychowany w sercu judeo-helenistycznego świata, Tarsus był miastem, gdzie wschodnie tradycje mieszały się z grecką filozofią i rzymskim porządkiem. Edukacja Saula była głęboko zakorzeniona zarówno w ścisłej interpretacji prawa mojżeszowego, jak i w greckiej retoryce oraz filozofii. To właśnie te umiejętności uczyniły z niego jednego z najbardziej błyskotliwych i przekonujących mówców swojego czasu. Jednak zanim doświadczył przemiany, Saul był zaciętym przeciwnikiem nowej drogi, jaką torował Jezus i jego naśladowcy. Nie tylko odrzucał nauki Chrystusa jako bluźniercze, ale także widział w nich bezpośrednie zagrożenie dla judaizmu. Jego zaangażowanie w obronę tradycji swoich ojców przekroczyło granice słownych potyczek. Saul stał się jednym z głównych architektów brutalnych prześladowań pierwszych chrześcijan. Jego ręce były splamione krwią męczenników, był obecny i aktywnie uczestniczył w kamienowaniu świętego Szczepana, pierwszego męczennika chrześcijańskiego. Saul nie tylko świadczył przeciwko chrześcijanom, ale również prowadził zorganizowane wysiłki, aby ich aresztować i przekazać na sądy. W tej mrocznej roli jako prześladowca Saul przemierzał drogi ówczesnego świata z jednym celem – zniszczyć ruch, który uważał za heretycki i groźny dla żydowskiej wiary. Ta pierwsza część naszej historii to opowieść o człowieku, którego serce było pełne nienawiści, a umysł przesiąknięty nieugiętym przekonaniem o swojej misji. Ale nawet najtwardsze serce może zostać przełamane, a najciemniejsza noc rozwiana blaskiem nadziei. Jak to się stało, że Saul z Tarsu, ten zatwardziały prześladowca, stał się Pawłem, apostołem miłości? O tym będziemy mówić dalej. Jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii chrześcijaństwa rozegrało się na kurzu drogi prowadzącej do Damaszku. Paweł, napełniony zamiarem brutalnego tłumienia nowej wiary, nagle stanął twarzą w twarz z jej założycielem. To właśnie tam, w środku dnia, niewidzialna ręka przeznaczenia zatrzymała go w jego śladach. Blask jaśniejszy niż słońce otoczył go, rzucając na ziemię z nieopisaną siłą. Głos z nieba, jasny i niezaprzeczalny, przeszył ciszę: „Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?” To pytanie, pełne bólu i miłosierdzia, zmieniło wszystko. W tej chwili Paweł nie tylko stracił wzrok, ale jego dotychczasowe życie, przekonania i cele uległy totalnemu zwątpieniu. Te trzy dni, które spędził w całkowitym mroku, były jak długa, bolesna operacja na otwartym sercu jego duchowości. Samotność, niepewność i strach przed nieznanym przyszły z każdym, który odrzucił Chrystusa, a teraz sam doświadczał tej odrzutności na własnej skórze. Zmieniony, skruszony i bezradny, Paweł postanowił pościć, odcinając się od świata zewnętrznego, skupiając się na wewnętrznej modlitwie i refleksji. Nie jadł i nie pił, całkowicie oddając się poszukiwaniu zrozumienia i przebaczenia. To był dla niego okres głębokiego duchowego przebudzenia, podczas którego szukał odpowiedzi na pytanie, jak mógł tak bardzo błądzić w swoim zrozumieniu Boga.
Po tych trzech dniach, w których Paweł był ślepy na świat, ale jego duchowe oczy zaczęły się otwierać, Ananiasz, uczeń Jezusa z Damaszku, odwiedził go, kierowany przez widzenie od Boga. Ananiasz, mimo początkowych obaw, położył na nim ręce, mówiąc: „Bracie Saulu, Pan Jezus, który ukazał się tobie na drodze, przez którą przychodziłeś, posłał mnie, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym”. W momencie tych słów coś jak łuski spadło z oczu Pawła, a on odzyskał wzrok nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. Został ochrzczony, przyjął pokarm, a jego siły powróciły. Co najważniejsze, jego serce było już zupełnie inne, pełne miłości, której wcześniej tak bardzo brakowało. To wydarzenie na drodze do Damaszku nie było tylko cudem fizycznym, ale przede wszystkim duchowym przebudzeniem, które przekształciło zaciekłego prześladowcę w jednego z największych propagatorów wiary, którą kiedyś tak zaciekle zwalczał. Nawrócenie Pawła na drodze do Damaszku było tylko początkiem jego niesamowitej transformacji. Z prześladowcy chrześcijan stał się jednym z najbardziej żarliwych apostołów Chrystusa. Jego życie nabrało nowego celu – szerzenia wiadomości o Jezusie Chrystusie, którego kiedyś nienawidził, a teraz gorliwie kochał i głosił jako Mesjasza. Paweł zrozumiał, że jego misją jest przekazywanie Ewangelii nie tylko Żydom, ale i poganom, co było rewolucyjnym krokiem w rozwoju wczesnego chrześcijaństwa. Jego podróże misyjne, które obejmowały takie tereny jak Azja Mniejsza, Grecja, a nawet perspektywa dotarcia do Rzymu, przyniosły chrześcijaństwu nowych wyznawców z różnorodnych kultur i środowisk. W ramach swojej działalności misyjnej Paweł napisał wiele listów, które miały ogromny wpływ na kształtowanie doktryny chrześcijańskiej. Te pisma do różnych wspólnot chrześcijańskich pełniły kilka kluczowych funkcji – utwierdzanie w wierze, korygowanie błędów, instruowanie w praktycznym życiu chrześcijańskim oraz odpowiedzi na specyficzne wyzwania i pytania tych społeczności. List do Rzymian na przykład przedstawia kompleksowe nauczanie o grzechu, łasce, zbawieniu przez wiarę, a także relacjach między Żydami a poganami w planie Bożym. Z kolei w listach do Koryntian Paweł zajmuje się kwestiami jedności, moralności oraz używania darów Ducha Świętego. W liście do Galatów ostro przeciwstawia się praktykom legalistycznym, podkreślając wolność, jaką daje wiara w Chrystusa. Listy do Efezjan, Filipian, Kolosan i Tesaloniczan również wnoszą unikalne perspektywy dotyczące roli Kościoła, cierpienia, pokoju w Chrystusie oraz eschatologicznej nadziei. Dzięki tym pismom, które stały się częścią Nowego Testamentu, Paweł nie tylko ukształtował teologię wczesnego chrześcijaństwa, ale także zapewnił praktyczne wskazówki dla przyszłych pokoleń chrześcijan. Jego wpływ na rozwój Kościoła jest nieoceniony, a przemiana z prześladowcy w apostoła stanowi jedno z najbardziej inspirujących świadectw mocy przebaczenia i łaski Bożej. Listy, które święty Paweł skierował do różnych wspólnot chrześcijańskich, stanowią kluczową część Nowego Testamentu i pozostają fundamentalnym źródłem teologicznym, etycznym oraz pastoralnym dla chrześcijan na całym świecie. Każdy z tych listów odzwierciedla unikalne okoliczności i potrzeby społeczności, do których były adresowane, a także głęboką duchową mądrość Pawła w kwestiach wiary i praktyki. Główne listy Pawła. List do Rzymian, uważany za najważniejszy teologicznie list Pawła, omawia szeroko kwestie grzechu, zbawienia, łaski, prawa i wiary. Paweł wyjaśnia w nim, jak zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest dostępne dla wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan. Pierwszy i drugi list do Koryntian, adresowane do społeczności w Koryncie, te listy zajmują się problemami takimi jak podziały w Kościele, moralność, praktyki kultowe i zmartwychwstanie. List do Galatów, skoncentrowany na wolności, jaką chrześcijanie mają w Chrystusie, przeciwdziała legalizmowi i podkreśla znaczenie wiary. List do Efezjan zawiera nauczanie o kosmicznym wymiarze dzieła Chrystusa i jedności wszystkich chrześcijan jako ciała Chrystusa. List do Filipian wyraża radość i wdzięczność Pawła za wsparcie,
jakie otrzymał od wspólnoty w Filipi, a także zachęca do pokory i jedności. List do Kolosan zajmuje się błędnymi naukami, które zagrażały Kościołowi w Kolosach, podkreślając pełną boskość i wystarczalność Chrystusa. Pierwszy i drugi list do Tesaloniczan oferują pocieszenie i pouczenie dotyczące eschatologii i życia chrześcijańskiego w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Listy zaginione lub apokryficzne. Oprócz listów uznanych za kanoniczne, istnieją też teksty przypisywane Pawłowi, które nie znalazły się w kanonie Nowego Testamentu. Naukowcy i teolodzy debatują nad ich autentycznością i znaczeniem. Do tych tekstów zalicza się między innymi list do Laodycejczyków, wspomniany w liście do Kolosan, ale nigdy nie odnaleziony. Dyskutuje się, czy był to autentyczny list, czy może jedynie literacki artefakt. Trzeci list do Koryntian przetrwał w niektórych starożytnych kanonach i tradycjach, ale współczesna nauka kwestionuje jego pochodzenie od Pawła. List do Aleksandryjczyków i list do Senecki. Oba są omawiane w literaturze wczesnochrześcijańskiej, ale brak solidnych dowodów na ich istnienie czy autentyczność. Te zaginione i apokryficzne listy wzbudzają ciekawość badaczy i pozwalają zastanowić się nad różnorodnością wczesnochrześcijańskiej literatury, a także nad tym, jak rozumiano nauczanie Pawła w różnych kontekstach historycznych i kulturowych. Dyskusje te nie tylko wzbogacają naszą wiedzę o historii chrześcijaństwa, ale również inspirują do głębszej refleksji nad dziedzictwem apostolskim. List do Rzymian, napisany przez świętego Pawła, jest uważany za jedno z jego najważniejszych i najbardziej wpływowych dzieł teologicznych. Ten obszerny list zawiera głębokie rozważania na temat kluczowych doktryn chrześcijaństwa, takich jak grzech, zbawienie, łaska, wiara i prawo oraz rola Izraela w planie zbawienia. Paweł pisze do społeczności, której nie założył i do której jeszcze nie dotarł osobiście, dlatego jego ton jest formalny i systematyczny, starając się wyjaśnić swoje nauczanie i przekonać do swojego punktu widzenia. Główne motywy i nauczanie w liście do Rzymian. Usprawiedliwienie przez wiarę. Paweł podkreśla, że zbawienie jest dostępne dla wszystkich przez wiarę w Jezusa Chrystusa, niezależnie od przestrzegania prawa mojżeszowego. To podstawowy i rewolucyjny motyw, który ustanawia równość wszystkich ludzi przed Bogiem, niezależnie od ich pochodzenia czy przeszłości. Prawo i grzech. Paweł wyjaśnia rolę prawa w ujawnianiu grzechu i jego niemożności w zbawieniu ludzkości. Prawo służy jako wychowawca, prowadzący ludzi do Chrystusa, ale tylko jego ofiara i zmartwychwstanie mogą zapewnić ostateczne odkupienie. Nowe życie w Chrystusie. Po usprawiedliwieniu wierzący zaczynają nowe życie, które charakteryzuje się duchową przemianą i walką z grzechem. Paweł zachęca do życia w duchu, a nie według ciała, co oznacza dążenie do świętości i etycznej odnowy. Wybranie i odrzucenie Izraela. Paweł porusza kwestię relacji Boga z Izraelem, wyjaśniając, że odrzucenie przez Izrael Mesjasza doprowadziło do otwarcia drogi zbawienia dla pogan. Jednakże podkreśla również, że Izrael nadal ma szczególne miejsce w planie Bożym i ostatecznie zostanie zbawiony. Etyczne i społeczne konsekwencje wiary. List zawiera również praktyczne instrukcje dotyczące życia w społeczności. Zachęca do harmonii, pokory, miłości i świętości życia, podkreślając, że prawdziwa wiara objawia się przez miłość i dobre uczynki. List do Rzymian jest traktowany jako teologiczny traktat Pawła, który kształtował chrześcijańską myśl i praktykę przez wieki. Jego nauczanie ma fundamentalne znaczenie dla rozumienia chrześcijańskiej doktryny zbawienia, etyki i roli Kościoła w świecie. Wpływ tego listu na rozwój teologii chrześcijańskiej zarówno w pierwszych wiekach, jak i w późniejszych reformacjach jest nieoceniony i ciągle aktualny. Podsumowując, życie i dzieła świętego Pawła mają niezatarty wpływ na chrześcijaństwo. Jego głębokie przemiany z prześladowcy na apostoła, jego misje ewangelizacyjne, a przede wszystkim listy, które napisał, nieustannie inspirują, prowokują do refleksji i kształtują chrześcijańską myśl i praktykę.
Paweł pokazał, jak głęboka może być przemiana wierzącego, co daje nadzieję każdemu, kto szuka prawdy i zbawienia. Listy, które zostawił, są nie tylko historycznymi dokumentami, ale żywymi słowami, które nadal mówią do serc i umysłów współczesnych wierzących, przekazując mądrość i duchowe wskazówki. Na koniec tego filmu, zainspirowani niesamowitym życiem świętego Pawła, złączmy się w modlitwie, prosząc o siłę do osobistej przemiany i głębszego zrozumienia naszej wiary. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za przykład świętego Pawła, którego życie przemienione przez spotkanie z Twoim Synem stało się źródłem inspiracji dla nas wszystkich. Prosimy, aby Jego słowa nadal oświecały nasze drogi i pomagały nam rosnąć w wierze. Napełnij nas, prosimy, Duchem Świętym, abyśmy jak Paweł mogli odważnie głosić Twoje słowo i żyć zgodnie z Twoją wolą. Pomóż nam doświadczać ciągłej przemiany i być Twoimi wiernymi świadkami w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy za oglądanie tego filmu. Jeśli czujesz, że te nauki dotknęły Twojego serca, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, udostępniać ten film i zostawić swój komentarz poniżej. Twoje zaangażowanie pomaga nam docierać do większej liczby osób z przesłaniem nadziei i przemiany. Zapraszamy także do oglądania naszych kolejnych filmów, w których będziemy kontynuować odkrywanie głębi chrześcijańskiej wiary i jej wpływu na świat. Niech Bóg błogosławi każdemu z Was. Do zobaczenia w następnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.